Tragedie dzieją się na czczo, ostrzegał Tadeusz Różewicz, dlatego z okazji otwarcia sezonu grillowego przygotował dla nas garść kulinarnych inspiracji. Czy to nie kłóci się z tym, że bohaterem jednej ze swoich sztuk uczynił Głodomora? I wcale tutaj nie chodzi o osobę, która je nałogowo, ale wprost przeciwnie, o kogoś, kto zarabia na życie tym, że nie je wcale. I czy w ogóle poeci powinni jeść, czy nie powinni żywić się czystą poezją i powietrzem? To zarzucał Różewiczowi Julian Przyboś. Pisał: pan jest taki pesymista, nihilista, ale kiełbasę pan je. Ale czy kiełbasę jedzą tylko optymiści? Z korespondencji między Różewiczem a Mieczysławem Porębskim wynika, że raczej realiści. Krytyk pisał do poety: sam przecież zwracasz uwagę na codzienną egzystencję i nie wabią cię metafizyczne dzwony. Zrozumieliśmy się, kiedy okazało się, że na trzynkę przedkładamy salceson. Listy między nimi pełne są takich gastronomicznych szczegółów, w tym pytań o ogórki kiszone i kiełbasę. Ale przejdźmy do przypisów. Interesujący znajdziemy w tomie Kup kota w worku. Zacytujmy. Umyj sałatę, wyrwij jej ogon, owiń lnianą ściereczkę albo serwetkę z koniakowa, usuń pestki, uderzaj wałkiem, tak klasycznym wałkiem babuni, wiruj w wirówce albo pralce. Połóż wszystko na talerz, natuść oliwą z oliwek i staw foremkę do telewizora rozgrzanego do 200-300 stopni, resztę parmezanu posyp tańczących w tym czasie gości. Podawaj od razu po wyjęciu z pieca. To raczej surrealizm niż realizm, takie posypywanie gości parmezanem. Chociaż z drugiej strony może to niezły przepis na udane przyjęcie. Ja z kolei mam coś bardziej normalnego z wiersza Normalny poeta. Wieczorem zdzieram kolejną kartkę z kalendarza. Na odwrocie kartki jest przepis na kotlety. Kotleciki smażymy na mocno rozgrzanym, z obu stron na rumiano, obtaczamy w tartej bułce. Niektóre przepisy się nie starzeją. Kiełbaski, kotleciki, parmezan, ale przede wszystkim Różewicz pochłaniał teksty. I nie był tu specjalnie wybredny, łączył Wittgensteina z superekspresem. Czasami sięgał też po medialną papkę, która jednak nie zawsze mu smakowała, bo pisał: w ciągu 80 lat zauważyłem, że wszystko zmienia się w dziwną zupę, ale zupę śmierci, nie życia. A zupa śmierci, to nie wyglądałoby dobrze w menu i pewnie nie byłoby zbyt zdrowe. Dobrze, że w innym miejscu Różewicz radzi niczym prawdziwy trener fitnessu. Jedz, jedz owoce, jedz biały ser, nie denerwuj się, chodź na spacery, używaj ruchu, oddychaj, głęboko. W zdrowym ciele zdrowy duch. Podsumowując, nieważne, czy w kuchni jesteś realistą, optymistą, surrealistą, czy nawet nihilistą, pamiętaj o regularnych posiłkach. Powtórzmy, tragedie dzieją się na czczo.